Dobra. Cześć widzowie. No, sytuacja na rynku zbóż zależy też w jakim województwie. U mnie jeden rolnik z tych większych to się skarżą, że mają ten. Po czym się dowiaduje, że rolnicy tak, mają pieniądze. Kupują pola po sąsiadach z mojej wioski. I weźcie mi powiedzcie, jak ja mam dokupić i się powiększyć, jak takie ci więksi wszystko przejmują. Mateusz i tak jest w tym roku i w następnym zablokowany. Bo trochę rad musi pospłacać do przodu kredytu. Ci więksi mają łatwiej, naprawdę łatwiej dokupić ziemi. A taki, co ma 12 hektarów, czy nawet z kawałkiem. Panie, o czym tu gadamy? Chcą doprowadzić do tego, że jak ma się już jedną kurę, to trzeba ją zaestrować. Konfederacja ponoć z tym bardzo walczy. Czy no, Konfederacja z tym walczy, żeby to tak nie było. Zobaczymy. Jest naprawdę ciężko zacząć młodemu, małemu rolnikowi. Bez kredytów, bez zobowiązań wystartować. Chętnie bym już coś zaczął swojego, wiecie, ale no nie da się, bo wszystko ci większy ham. Ten, rolnicy przekupują grunty, chcą być najwięksi. I po co im tyle hektarów? Weźcie mi, powiedzcie. Dobra, ja bym może miał 300, 400, 500 hektarów. Czy ja bym powiększał dalej? Bym się musiał już dobrze zastanowić, czy bym chciał powiększać. Albo już, jeżeli bym miał dzieci, to bym na pewno powiększał. Żeby mi pomogły w tym, na dużą skalę, żebyśmy uprawiali. Także widzicie widzowie, tak wygląda sytuacja. U nas na przykład pszenica była po 1000 zł, więc nie wiem jak było wcześniej, ale teraz jest po 1000 zł, jak żem ostatnio patrzał. Sytuacja na dzisiejszą czas jest bardzo zła i ciężka, bo nie wiadomo co będzie jutro. Ci więksi kupują, jak naprawdę nie powiem kto. Wykopują po prostu tym małym rolnikom, co mają 10-5 hektarów. Oni chcą się powiększyć. Ale Wojtek, gdzie wy dokupicie pola? Mnie się teraz o to nie pytajcie. Jeżeli mi się uda załatwić jeszcze kilka działek, które mam na oku, to chyba tylko tyle mi się uda. Będę miał mniej niż przypuszczałem, no ale widzicie widzowie. Będę rozmawiał jeszcze z tymi ludźmi, no coś trzeba działać w tym kierunku, bo mówię wam, przerąbane widzowie, przerąbane. Jest naprawdę źle. Chciałbym, żeby było lepiej, no ale co ja mogę wam powiedzieć, widzowie? Chciałbym, żeby było chociaż lepiej. Wykończą tych małych rolników. Ci, co naprawdę już mają sprzęty i to wszystko zmechanizowane, to może zostaną na wiosce, będą gospodarzyć, ale ci mniejsi, o Boże, o czym tu gadka, panie, kochany. To by było na tyle, także łapkujcie, subskrybujcie. Nie jest ciekawie w rolnictwie. Są cały czas protesty o ceny skupu zbóż. O to, żeby, no, to jest absurd, mieć jedną kurę, czy tam kilka kur, rejestrować to, że masz kurę, przecież to jest absurd. Więc, właśnie, rząd i Unia prowadzi do tego, żeby poniszczyć wszystkie gospodarstwa, mniejsze, średnie. Może te największe przetrwają ten ciężki moment. Ale mówię wam, widzowie, gospodarstwo 50 hektarów, jak wujek Jarek mówi, bytu nie ma, ani 60-70 hektarów, tylko takie 120 hektarów, 200-500 hektarów, 1000 hektarów. To są gospodarstwa, które mają stany przeżyć na rynku, w tych obecnych czasach, bo tak to jest katastrofa. Nieważne, czy masz 30 krów, 40 krów, wujek mówi, że oni mają ile... 70 krów dojnych i reszta to tam 50 sztuk jest tego, coś takiego, opasu, coś takiego tam jest, może trochę mniej ma,
tych mlecznych, może tak z 50 sztuk ma, bo nie pamiętam ile ma wujek dokładnie, ale tak to wygląda, widzowie, i radzę wam, jak ktoś chce być rolnikiem, to próbować, ale w obecnych czasach jest to naprawdę ciężkie. Nie masz kasy, chu zrobisz za przeproszeniem. Nic nie zrobisz. Ja teraz musiałbym wziąć 30 tysięcy, wyłożyć na budowę domu, bo gdzieś trzeba w końcu mieszkać, nie? No, powiecie, a masz dom po dziadkach. No właśnie, mam dom po dziadkach, tylko się już ten dom robić jasny po prostu. Więc właśnie. Więc trzeba jeszcze do domu dołożyć, później się budować gospodarstwo. Miało być najpierw gospodarstwo, ale wyszło jak wyszło. I trzeba najpierw dom budować jak najszybciej, więc już się udało zalokować terminy na budowę w tym roku. Jeżeli się uda w tym roku, bo to nie wiadomo. Jeżeli by się udało, to fajnie. Także to by było na tyle, widzowie. I trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam.